I to, kochani Państwo, ta kwestia prawdy. Proszę zobaczyć, że ja myślę, że w tych dniach nikt by nie przypuszczał, że od Izraela otrzymamy taki wielki prezent. A mianowicie zwrócenie uwagi na to, żeby móc obiektywnie badać rzeczywistość, jak ja czekałem na to, żeby to stało się faktem. Bo wiemy, kochani, że bardzo wiele faktów, na przykład w nauce, nie można było nazwać po imieniu tylko dlatego, że nie było tego żądania Izraela. Ja nie wiem, czy Kneset, czy rząd Izraela wie, czego dokonał. Bo, kochani Państwo, to jest to, o co upomniała się siostra Michaela. Fundament prawdy. I wierzcie mi, jak my Polacy będziemy mądrzy, my zdobędziemy pod pręgierzem Izraela nieprawdopodobną sławę, jakiej nikt nam jeszcze nie zabezpieczył. Dlaczego? W prostym świetle. Wszyscy pytają na całym świecie, ilu Polaków ratowało Żydów, a niektórzy jak ta no ogromnie nieszczęśliwa dziennikarka Reutersa zapytała premiera Morawieckiego, ilu Polaków zabiło Żydów. A ja się pytam, a ilu Żydów uratowało pod pręgierzem kary śmierci Polaków? Ale, kochani Państwo, ja myślę, że skoro Izrael oczekuje od Polski rzetelnego stosunku do prawdy, nasze pytania pod adresem Izraela się nieprawdopodobnie uwolniły. Na przykład, gdzie Izrael ma podstawy prawne do przywłaszczenia sobie 3 milionów obywateli narodowości żydowskiej, którzy byli obywatelami II Rzeczypospolitej Polskiej? Gdzie jest podstawa prawna? Gdzie jest jedno oświadczenie Żyda, obywatela polskiego, który napisał, że on nie jest obywatelem polskim? Może Izrael jest taki zapobiegliwy, że przed II wojną światową sobie taki archiwum sporządził. Ale ja się pytam premiera Izraela, czy ma jedno takie oświadczenie, że jeden Żyd, który żył w II RP, nie chce być obywatelem II Rzeczypospolitej. A zatem, kochani Państwo, tak jak widzicie, w świetle 2 pytań pod adresem Izraela. Izrael, jeżeli ma rozum, to jest w potrzasku. A jeżeli przedstawiciel Knesetu kształtuje tezę o tym, że Polacy są współwinni eksterminacji Żydów, to nie tylko, że jest rażąco niesprawiedliwe. Taka wypowiedź w ustach Żyda, obywatela Izraela, jest jedną z największych hańb, jaka może dotknąć jego bytowość. Bo żeby narodowi, który był pod okupacją i jako jedyny był skazany na śmierć tylko za to, że podał kromkę Żydowi głodnemu, żeby na taki naród zrzucić takie haniebne kłamstwo, że był współwinny Holokaustu, jest to jedna z największych hańb. I jeżeli Izrael będzie takie hańby produkować, to zhańbi się nieprawdopodobnie. Dlatego, kochani Państwo, wierzcie mi,
że żądanie prawdy historycznej przez Izrael to jest dla polskiej racji stanu, dla naszej ofiarności, aż do przelewu krwi za tysiące, dziesiątki tysięcy, jeśli nie na przestrzeni kilku wieków, za wielu, wielu Żydów, którzy w Polsce znaleźli wolny, godny dom przed prześladowaniami w Portugalii, w Holandii. Tutaj nie płacili przez wieki podatków. I żeby nasz naród obrzucić takim jednym z największych oszczerstw, jakie można postawić Polakom, to jest typowy, ale tak wyjątkowy przejaw zhańbionego ducha, zdeprawowanego i zakłamanego, że Polska nie może tego pozostawić bez odpowiedniego nazewnictwa. My nie możemy o tym dialogować, czy Polska była współpracownikiem w kwestii Holokaustu, czy nie. Bo to jest takie kłamstwo, że po prostu ono nie może być przedmiotem dyskusji. Polska jest pierwszą ofiarą tragedii, zbrodni Niemiec nazistowskich i wszystkich ich współpracowników. I drugim narodem, który został się przedmiotem czy ofiarą, to jest naród żydowski. Ale w pierwszym rzędzie Hitler ugodził w Polskę. A ponadto, kochani państwo, jeżeli już ktoś tak dba o godność narodowości, to jest coś wspaniałego. Przecież w epoce, kiedy kasuje się narodowość, jest takie państwo jak Izrael, która domaga się respektu względem narodowości. Świetnie. Ale my musimy podejść do tego zagadnienia w sposób całościowy. A co to znaczy? A to znaczy, że skierujemy petycję do obecnego rządu Izraela o to, żeby ich podobno genialny wywiad dopomógł polskiemu państwu w rozeznaniu narodowości szefostwa III Rzeszy Niemieckiej. W rozeznaniu narodowości Korpusu Oficerskiego SB w PRL-u. Jeżeli, drodzy państwo, dotkniemy płaszczyzny narodowości, zobaczycie państwo, jaka nauka będzie pasjonująca. Zobaczycie państwo, jaka historia będzie pasjonująca. I dlatego rozumiecie, kochani państwo, że ja się bardziej niż raduję z tego, co się w ostatnich dniach dzieje między Izraelem a Polską. Zobaczycie państwo, jakie bezcenne klejnoty ujrzą światło dzienne. Jak na przykład pan redaktor nasz przezacny i wspaniały Dariusz Pogorzelski podarował mi publikację o Żegocie, która jest jeszcze ciepła, jeszcze ma ciepłe okładki, a już ją otrzymałem i bardzo dziękuję i panu dyrektorowi Archiwum Akt Nowych bardzo dziękujemy i Archiwum Akt Nowych bardzo dziękujemy, że takie klejnoty ujrzą światło dzienne i daj Boże, żeby były szeroko rozpowszechniane. Bo kochani państwo, proszę pamiętać, że największe zasługi od czasów, kiedy uratowaliśmy Żydów wypędzanych, prześladowanych przez Portugalię i Holandię, największe zasługi wszystkich wieków od tamtego czasu w kwestii uszanowania, ochrony i wsparcia narodu żydowskiego ma naród Polaków.
I to jest, kochani Państwo, rzecz, niezwykła karta naszego narodu. I zobaczycie, że jak potoczą się dalej dzieje tej historii, ale warto będzie się nad tym pochylić i po prostu te rzeczy rozpatrywać, analizować w świetle naukowym i przedkładać światu, ludzkości. Proszę się w ogóle tych ataków na Polskę nie obawiać. Ale dlaczego? Dlatego, że jeżeli Polska będzie bogata Chrystusem, to jest nie do złamania. Jeżeli Polska będzie dalej katolicka i bogata Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, to nie będzie do pokonania. Proszę się nie martwić, że ktokolwiek może pokonać taki naród, który będzie wierny Bogu, Ewangelii, Krzyżowi, Kościołowi opartemu na świętym Piotrze i urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. Taki naród, kochani, tylko jeden. To jest taki jeden typ narodu. To jest nowy naród. On jest nie do złamania. Można go przybić do krzyża, a on trzeciego dnia, jak Jezus, zmartwychwstanie. Więc dlatego nie bójmy się czegokolwiek, jakichkolwiek oszczerstw, tylko dbajmy, kochani Państwo, o to, żebyśmy, tak jak nas uczył błogosławiony ksiądz Jerzy, żebyśmy nie mieli względem choćby jednego człowieka globu najmniejszego aktu nienawiści. Dlatego też miłujmy, czyli bądźmy prawdziwymi Polakami, dziećmi Boga, dziećmi Kościoła Świętego i miłujmy naród Izraela czy inne narody, Niemców, Rosjan, Amerykanów. Miłujmy, ale mocą mądrości i miłości Boga, który się objawił w Jezusie z Nazaretu i w sakramentach świętych żyje w nas, Polakach, katolików.